Gotowi jesteście na wycieczkę po moim pokoju? Uhuuu! O, czekaj, to sobie pójdzie, pa! Cześć, kochani! No wchodźcie, wchodźcie! To jest nowy burzynowy pokój! I oczywiście tutaj witam was, puszczyny. Tutaj mamy półkę, która była kupiona w Ikei, jest biała. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem puszczyn, które tam jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I myślę, że to bardzo ładnie wygląda, bo jak wchodzicie do mojego pokoju, to puszczyny was witają. Dzień dobry. O, dzień dobry, jak się miewasz? Bardzo lubię kłaść mój telefon na tych półeczkach. Po prawej stronie mamy moje drzwi. Tutaj mam dwa haczyki białe z serduszkami. Ja miałam takie tylko z gwiazdkami i ja miałam trzy. Jedno było fioletowe, jedno było miętowe, a ostatnie było różowe, a teraz mam takie białe. Mam dwa plecaki z klejca. Tutaj mam torebkę z Reserve, a tutaj mam torebkę z Klersa. Na miejscu komody stoi teraz białe biurko, które kupiłam w Ikei. Jest bardzo ładne, jest mini. Tutaj mam jeszcze krzesło białe. Ja miałam takie krzesło, tylko że było różowe, ale ona już, farba z niego schodziła, więc kupiłam sobie nowe białe krzesełko. Jak ja odrobiłam lekcję albo coś robię tutaj, to ja jestem sama, a kiedy idę spać albo nie siedzę przy biurku, jest pani sowa. A tutaj też lubię stawiać mój plecak. A na biurku stoi lampka różowa, którą kupiłam w Ikei, temperówka i pojemnik z wszystkimi długopisami, z puszczynowym długopisem, z nożyczkami i z ołówkami. A teraz moje łóżko, które widzieliście już w moich filmach. Cieciaka chciała białe łóżko. Jakby co, to łóżko jest z Ikei. Ale wujek nie chcący kupił szare łóżko. Dobrze, że kupił szare łóżko, bo jak widzicie, ja mam białą ścianę i wtedy by w moim pokoju było za dużo białego. To łóżko jest bardzo ładne. Tutaj na dole ma szuflady. Czekajcie, pokażę wam. W szufladach mam klocki Lego, poduszki i pluszaki, pościel i puszynową piżamkę. Nad łóżkiem mam obraz szaro-biały. Here sleeps a girl with a head full of magical dreams, a heart full of wonder, and hands that will shape the world. A ko obrazu mam cotton ballsy, różowo-szaro-biało-turkusowe. I ja je zostawiłam, bo tak myślę, że bardzo ładnie wyglądają. Teraz pokażę wam, co jest na moim łóżku. Pierwsza rzecz to poduszki. Tutaj mam szarą, miętową i różową, która jest w kształcie serduszka. Te dwie, szara i miętowa, zostały kupione w Polsce, a ta poduszka była kupiona w Primarku. A tutaj mamy specjalną poduszkę, którą dostałam od Oliwii. Pokażę wam teraz drugą stronę. Ale bardziej mi się podoba ta strona szara z białymi gwiazdkami. A tutaj mamy dwa słodziaki. Tutaj mamy Zuzię, ja ją nazwałam Paulina, a tutaj mamy Zosię, ja ją nazwałam Sylwia. A po drugiej stronie mamy poduszki i dwa słodziaki. To jest Ryś, a to jest Lisek Chytrusek. I oczywiście mam jeszcze poduszki. Różowa była kupiona w Polsce, biała była kupiona w Polsce, a szara była kupiona w Irlandii. A tutaj mam na żółte, miętowo-szarą, ma dwa kolory. I ona była kupiona w Polsce przez Cieciagę. Dziękuję, dzieciu! Jest bardzo fajna, ale o niej w innym filmie. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że łóżko to jest model Hemnes. A teraz wam chcę pokazać, co jest nad łóżkiem i nad biurkiem. Półeczki, które były tutaj, kiedy jeszcze miałam stary pokój. Więc tutaj mam pierwszą półeczkę, która jest największa. Tutaj ma kaktusiki. Tutaj jest średnia półeczka. Tutaj ma skarbonkę z kotkiem. A tutaj jest najmniejsza, która ma puszynka i wazonki różowe. Półki zostały kupione w Polsce. Kaktusiki zostały kupione w Irlandii, w Ikei. Kotek został kupiony w Home Menu w Polsce, a wazoniki zostały kupione w Irlandii.
a mój przepiękny różowy Pushin w Klairs. Pamiętacie, co tutaj było? Biurko moje stare, a teraz tutaj jest toaletka. Ta toaletka była kupiona w Easy Living. Tutaj mam pojemniki z pędzlami. Pojemniki kupiłam w Pepco, a pędzle dostałam od kogoś. Nie maluję się, kochani, nie maluję się. Dostałam je jako prezent, więc pomyślałam, że po prostu włożę do tego pojemniczka i do tego i będą fajnie wyglądać. Tutaj mam dwie mgiełki z Victoria, z Pink, Urban Bouquet, Wild Daisy and Driftwood i Warm and Cozy Vanilla and Sunburst Passion Fruit. Oprócz dwóch mgiełek mam jeszcze perfumy Ariany Grande. Są w różowej buteleczce i tutaj jest jeszcze taki słodki pompon. Dostałam je od ciociaki i od Wika Dominika i to jest zapach Sweet Candy. A w rogu na toaletce stoi doniczka, która jest różowa i tutaj ma wstążkę. Ona była kupiona w Biedronce i tutaj jest jeszcze sztuczny kwiatek kupiony w Ikei. Nad moją toaletką wisi mój przycisk Pushing Girl. A teraz w przebitce pokażę wam, jak wygląda toaletka. I cały czas się pytacie, Weronika, czy ta toaletka jest z Ikei? Nie, ona jest z Easy Living i ten sklep jest w Irlandii. Easy Living, nie IKEA. A tutaj jest posłanie dla mojego kotka. O, zobaczcie, ma taką samą narzutę jak ja. To było kupione przez ciociagę i przez Wika Dominika w Polsce, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że dostanę przepięknego kotka, który teraz tutaj śpi z Lilianą, więc wam go nie pokażę. Kocyk dostaliśmy od państwa, od których ciociaga i wujek kupili mojego kotka i jest bardzo fajny. I ma taki sam materiał jak moja narzuta, tylko że inny kolor. On jest biały, a to jest miętowo-szary. A posłanie było kupione przez ciociakę i Wika Dominika na Allegro. Nic się nie zmieniło, mam taką samą roletę dzień-noc, która jest różowa. Na parapecie stoi ananas różowy kupiony w TK Maxie, lampion miętowy, który kupiliśmy w Ikei i doniczka z torczykami, która była kupiona w Ikei. Mam też nową firankę, która była szyta na wymiar i ona była kupiona w Polsce. Gdzie jest Pushinka? Zapaliłam już światło, bo na polu robi się już ciemna. A teraz chodźcie na drugą część mojego pokoju! Szafa się nie zmieniła, bo to jest szafa robiona na wymiar i ona niestety jest na stałe. Jakbym mogła ją zmienić, to bym zmieniła, bo ja bym ją dała tam, a tutaj by było u szkoły. Niestety nie mogę. Na szafie mam wszystkie leleczki LOL i moje puszyny! A teraz ściana, na której stała toaletka! Kto pamięta, że tutaj stała toaletka, daje kciuka w górę! Tutaj mam witrynkę, która była kupiona w Ikei. To jest marka Hemnes. Ona jest biała i super sprawdza się na książki. Tutaj mam wszystkie książki po angielsku. Tutaj mam jeszcze kaktusiki i aniołka. Na kolejnej półce mam książkę Był sobie pies Karolcia, opowieści z Narni, magiczne drzewo i tajemniczy ogród, który dostałam od Oliwii. Tutaj mam mój Beats Pill Plus, mam tutaj squishy go. Postawiłam go tutaj, bo on jest bardzo ładny, kawaii. I tutaj mam Pushina, plum plum. Na tej półce mam wszystkie części Harry'ego Pottera, nie mam jeszcze ósme, to jest okej. Mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Tutaj mam jeszcze angielską książkę Fantastic Beasts and Where to Find Them, J.K. Rowling. Z racji tego, że za kilka dni jest Halloween, whoopee! Mam tutaj kominek w kształcie dyni. Tutaj mam klakierka czarnego. I tutaj mam wosk. No właśnie, zapomniałam wam powiedzieć. Klakierek i kominek z Yankee Candle. A na tej półce mam wszystkie kreatywne książki i jeszcze jest tutaj mój iPad i kalendarz szkolny i Pushin, dzień dobry, który miał być odziany teraz. Na przedostatniej półce mam skrzynkę, którą kupiłam w Pepco Established 1930. A na ostatniej półce mam wszystkie książki, które były w biurku. Tutaj mam 50 opowieści o księżniczkach.
Martynka, Wielka Księga Przygód, Martynka w Krainie Baśni, Martynka w Domu, Martynka Jej Świat, Damart Polska dla Dzieci, Atlas Samochodowy plus Przewodnik. Martynka opowiada historyjki o zwierzątkach. Moje pierwsze 1000 słów to jest książka po angielsku i baśnie i legendy. Z racji tego, że kupiłam tą witrynkę, mogę tutaj dać wszystkie moje książki, nie tylko te do czytania, ale te z wyzwaniem też. A na samym szczycie mojej witrynki jest słoń niebieski, to jest skarbonka, którą dostałam od mojej babci. Tutaj stoi nowa komoda, ona jest o wiele większa niż tamta moja stara komoda, która też była biała, bo ta też jest biała. I ona jest z serii Hennes, tak jak witrynka i moje łóżko. Tutaj mam różowego unicorna, którego kupiłam ostatnio w TK Maxie. Jest bardzo ładny. A tutaj mam większego unicorna, którego kupiłam w Primarku. I czasem lubię sobie go zaświecić. Oprócz rodzinki unicornów mam rodzinkę kaktusów. Tutaj jest duży biały i mały szary. Niestety nie wiem, gdzie one były kupione, bo ciocia je kupiła. W pierwszej szufladzie mam moją bieliznę, w środkowej mam wszystkie moje koszulki na długi rękaw i na krótki rękaw i jeszcze mam moje rękawiczki i czapki, a tutaj mam wszystkie rzeczy do szkoły i ta szuflada jest większa. Mam jeszcze nową lampę, miałam różową z różyczkami, a teraz mam taką lampę, która była kupiona na Allegro. Jest szaro-biała i bardzo mi się podoba. Abażur jest większy i ta lampa daje więcej światła w pokoju. No i tak prezentuje się nowy pokój Pushing Girl. Co zostało, co nie zostało i co zmieniłam, co nie zmieniłam. Mam nadzieję, że mój pokój wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, jak wasz pokój wygląda. Chętnie będę czytać komentarze i będę dawać serduszka. Jestem bardzo ciekawa, czy tak wyobrażaliście sobie mój nowy pokój, bo ja zawsze chciałam taki pokój. Jest teraz bardzo dużo miejsca i jest po prostu ekstra. Napiszcie w komentarzach, czy wyobrażaliście mój pokój tak, czy nie. Super sprawa jest z tym łóżkiem, bo można go wysunąć i więcej ludzi może spać też z wami na tym łóżku, na przykład wasze koleżanki, jak macie sleepover. Ciekawe, czy by się wszystkie moje puszyny zmieściły na tym łóżku. Chyba nie. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik. Zostawcie puszki nowego, kciuka w górę. Napiszcie w komentarzach, jak wasz pokój wygląda. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!